Pytanie poniżej pasa, bo ja już jestem stary i nie sięgam pamięcią aż tak daleko chyba. Na pewno mnie niespecjalnie kochali nauczyciele. No, z rówieśnikami to różnie było, ale tłumaczyłem sobie często swoją umiarkowaną popularność tym, że daleko mieszkam. Bo rzeczywiście akurat w szkole podstawowej tak było, że 90% mojej klasy to były dzieciaki z dwóch blokowisk, które się całe życie wychowywały w jednej piaskownicy, a ja jako jedyny pochodziłem z innej dzielnicy willowej, takiej odległej. To się oczywiście rodzicom moim wydawało być wielkim przywilejem, ale dla mnie jako dziecka było to nieszczęście, no bo byłem jakoś skąd inąd, tak? Więc łatwo było rzeczywiście takiego osobnika wyautować. No ale nie mam jakichś traumatycznych wspomnień z podstawówki związanych z rówieśnikami. W ogóle chyba nie mam szczególnie traumatycznych wspomnień ze szkoły podstawowej, bo to jeszcze był czas, kiedy mnie ze szkół nie wyrzucano. Bo się nie uczyłem. Się nie uczyłem po prostu i uratowała mnie tak naprawdę zmiana systemu nauczania, czy oceniania, bo powtarzałem klasę, a potem wprowadzono ocenę mierną, dzięki czemu dalej miałem z góry na dół dwóje, ale już przeszedłem do następnej klasy. Byłem przewodniczącym klasy i to no, trochę właśnie dlatego, że trafiłem do takiej klasy frików i dowcipnych ludzi, którzy zamanifestowali w ten sposób swoją taką anarchiczną naturę i nowego chłopaka, który był spadem z klasy jako powtarzający, mianowano przewodniczącym. Był ubaw z tego głównie, no bo nigdy niczego nie załatwiłem i nie prosiłem się o to stanowisko, no ale też właśnie chyba o to chodziło, żeby był taki antyprzewodniczący. Trochę to było na zasadzie wyboru konia na senatora przez cesarza Kaligulę w starożytnym Rzymie. Udało mi się do niej doczłapać eksternistycznie, bo to tam potem mnie wyrzucono ze szkoły dyscyplinarnie. W jednej z kolejnych szkół mnie nie dopuszczono do matury. No w końcu jako ten opóźniony chyba o 2 lata albo i 3 w stosunku do rówieśników doczłapałem do tej matury, no i ją zdałem, no bo już nie trzeba było chodzić do szkoły. Mogłem się przygotowywać w domu i stwierdziłem, że to jednak wstyd nie mieć matury. Bardzo dobrze, bo nie musiałem do niej chodzić. To był właśnie czas eksternistycznych przygotowań moich. Chodziłem na niektóre lekcje i na wybrane sprawdziany tudzież próbne matury. Ale to wszystko było na zasadzie dobrowolności, ja chyba po prostu mam taki, znaczy już wtedy we mnie był jakiś wstręt do przymusu i do jakiś rodzaj dziwacznej nieobowiązkowości, znaczy jeśli coś trzeba było zrobić, to miałem z tym kłopot, a kiedy było można, to już kłopoty się kończyły. No jeżeli można tak nazwać ludzi, którzy mnie przygarnęli i pozwolili zdać maturę, to tak, to był wtedy dyrektor Iwanowski, Jacek Kurek, nauczyciel historii, który mnie gdzieś tam wyłowił i dawał mi bardzo dobre oceny za moje nieco eseistyczne próby pisania o historii. I pani Celestyna Konieczna, która wtedy była polonistką, która też mnie nie przepędziła, ale pozwoliła przychodzić na próbne matury, no i potem zdać maturę. Było paru ludzi, którzy mi pomogli wystartować w jakiejś dziedzinie. Jakiś na pewno anioł stróż eteryczny i niewidzialny powoduje, że od tak dawna uprawiam jakieś niebezpieczne zajęcia w miarę bezpiecznie właśnie, bez uszczerbku na zdrowiu. Na pewno jako scenarzyście pozwolił mi zadebiutować Krzysztof Zanussi, który był producentem filmów Magdy Piekosz i który mnie zaprosił do współpracy. Na pewno Beata Stasińska jako szefowa wydawnictwa WAB spowodowała, że przez paręnaście lat wierny jednemu wydawcy mogłem zawalać terminy tak, jak u innych wydawców bym nie mógł, ale potem się okazywało, że warto może czekać różnie. No, ostatnio pracuję nad książką ze snów, więc wymyślają mi się we śnie. Robię to niejako podświadomie. No ale do tej pory moje głównie prace polegały na podsłuchiwaniu i podglądaniu innych ludzi, bo
Resztę sobie dopracowuję wyobraźnią, ale jednak gdybym był całkowicie wyizolowany od świata, to, to byłoby mi trudniej pisać i tworzyć jakieś postaci niepapierowe. Rano na czczo, zaraz po przebudzeniu, bo wtedy jeszcze nie zdążę się rozleniwić. No albo przez sen właśnie. Ostatnio sobie tak wymyśliłem, że nikt mnie może zarzucić, że zamiast pracować śpię, bo we śnie zbieram materiał do nowej książki. A to nie jeden, ale właściwie przed zgiełkiem świata powinienem dopowiedzieć, no bo świat jest szeroki i piękny i można w nim znaleźć wiele wspaniałych i ożywionych, i nieożywionych cudów, ale schron przed zgiełkiem to nie jeden. No. Jaskinie są jednym z nich, takim najbardziej ulubionym moim. No, byłem dzieciakiem, to ojciec mnie zabrał do groty i mi się spodobało. Myślę, że to po prostu jest tak, że ten bakcyl, tego bakcyla się łapie w dzieciństwie albo wcale. No, jakoś potem mojego syna, który już jest dorosły, próbowałem zaciągnąć do wspaniałych różnych jaskiń i nie zostało mu to jako pasja. Teraz z kolei nowy grotołaz się pojawił, Kuba, który jest początkującym speleologiem i na razie mu się to podoba. Zobaczymy, czy mu to zostanie, jak będzie miał lat 20. Teraz się niczego nie boję. Bałem się strasznie, że się spóźnimy na to spotkanie, no i tak się stało, a w związku z tym też połowa osób wyszła przed startem, ale ten strach zszedł. No. Ze mnie. No co tam jeszcze się boję, że nie zdążę na mecz Polska-Irlandia w niedzielę i boję się, że nie damy rady z Irlandczykami, ale to taki jest lęk ograniczony, no bo jak przegramy, to będzie jeszcze jeden dodatkowy ciekawy mecz tej jesieni do obejrzenia. No jak może być nadal? No to jest dozgonnie, od urodzenia i dozgonnie. Nie można przestać być kibicem jakiejś drużyny.